Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. I tak jak już mówiłem, będą to poradniki do Nurgla, będzie ogólnikowy do frakcji i będzie również poradnik do Epidemiusa. Natomiast do pokazania frakcji użyję Tamurkana, którym sobie ostatnio grałem. No i zaczniemy sobie najpierw od mechanik Nurgla, czyli jakie mechaniki Nurgle posiada dla jej frakcji. I zaczniemy sobie od zaraz, czy infekcje. No, Nurgle posiada infekcje, to z czego je uzyskujemy, bądź z czego je tracimy, możemy sobie zobaczyć. Również dostajemy je z budynków, mamy budynki do tego, wcześniej tego chyba nie było, bo te Nurgle są zmieniane trochę przy Tamurkanie. Tak samo jak i system budowy. No i infekcje możemy wykorzystywać do kilku celów. Pierwsza rzecz, którą możemy to wykorzystać, to jest budowa budynków do produkcji jednostek. Czyli każdy budynek, w którym rekrutujemy jednostki, kosztuje nas infekcje, a nie złoto. Reszta budynków kosztuje nas normalnie złoto. Infekcje również wykorzystujemy w połączonej tak jakby mechanice do tego, czyli zarazy. Mamy tutaj takie, kurde, nie wiem, okno, jakby nazwijmy to okno na ten moment. Posiadamy takie drzewko z różnymi połączeniami. Każde z tych drzewek daje inny efekt pozytywny dla nas, bądź negatywny dla przeciwnika, jeżeli na niego ta zaraza się przeniesie. Zarazę możemy wyrzucać tylko wyłącznie na swoje osady bądź bohaterów. Ewentualnie możemy przyzwać kultystę i potem bezpośrednio zrzucić zarazę na osadę wroga bądź też bohatera. I możemy wybrać do 3 efektów maksymalnie, więc pokazując wam, jak to działa, zaznaczamy sobie jeden efekt, odblokowują nam się z drzewek te, które są połączone, drugi i potem trzeci, no i potem zsyłamy sobie zarazę. Jest to dosyć drogi koszt, szczególnie na początku gry, kosztuje to aż 200. Możemy również za 50 punktów zarazy zwiększyć sobie szansę na rozsiewanie zarazy, czyli jak gdzieś sobie już rzucimy, to szansa na to, że to się tak jakby przeniesie na coś innego, jest większa. Możemy również zwiększyć czas trwania, taki zwykły czas trwania to są 3 tury. No i jeszcze odporność, czyli w momencie, kiedy przeciwnik dostanie zarazę, to jak mu się skończy ta zaraza, to przez 5 tur będzie miał odporność na tą zarazę, że nie będzie mógł jej dostać ponownie, a my możemy sobie to zmniejszyć do 2 tur, aż chyba wszystko maksymalnie 3 razy możemy sobie zwiększyć, dokładnie. To również możemy sobie zwiększać przez drzewko technologii, bądź coś modyfikować. No i co 3 zesłane zarazy, niektóre z tych punktów są wzmocnione, czyli mają tam jakiś dodatkowy efekt i są silniejsze przy jednorazowym zrzuceniu. No i co 3 zarazy to nam się po prostu wymienia. Efekty są w porządku, mamy jakieś rozwój, tempo uzupełniania strat, w zasadzie wszystko mamy. Utrzymanie armii, mamy nawet umiejętność do armii, koszt budowy budynków, wiatr magii, pancerz. Przychody z budynków, bo wiadomo, na osady też możemy sobie dostrzymać ruch na mapie kampanii, także w zależności od sytuacji możemy sobie wybrać zarazę i uzesłać, jeżeli infekcje na to posiadamy. Efektów specjalnych Tamurkana nie będę ruszał, bo to jest specjalnie dla niego, jeśli kiedyś powstanie poradnik, no to wtedy będziemy to sobie omawiać. Natomiast Nurgle mają jeszcze jedną mechanikę, która jest do nich przypisana, to już pewnie niektórzy z was zauważyli. W sensie mówię to bardziej dla nowych graczy, bo ci starzy pewnie wiedzą, o co mniej więcej w tym chodzi. Czyli jak widzicie, te budynki, które są przeznaczone dla jednostek, mają takie koło, no i widzimy tutaj, jak sobie popatrzycie, jest taki znak właśnie Nurgla i on ma 2 tury, 3 tury, 5 tur i mamy jeszcze młotek ze strzałką. Chodzi o to, że wszystkie budynki jednostek, które posiadamy we frakcji, mają cykle, czyli w zależności od poziomu osady do któregoś cyklu nasz budynek dochodzi i jak ten cykl się zakończy, to przyznaje nam do puli werbunkowej jednostki, do czego zaraz przejdę, o co chodzi z tą pulą werbunkową. Wcześniej było tak, że każdy budynek we frakcji Nurgla miał cykle, ale potem właśnie to zmienili, że budynki te, infrastruktury, że tak powiem, są budowane normalnie. Tylko te do jednostek mamy budowane za pomocą właśnie infekcji i mają te cykle. Dokładnie wam nie opiszę, jaki trzeba mieć poziom osady, żeby spełnić się dany cykl. To wszystko można zobaczyć, bo jak sobie najedziemy tutaj, na przykład mam poziom osady 4, ale zaznaczę budynek zaawansowany, no to tu widzimy, że
muszę ulepszyć główny budynek osady, tutaj też główny budynek osady, a ten cykl mi się robi, więc żeby odblokować cykl 7 i 8, to muszę posiadać 5 poziom osady, a posiadam 4, więc to wszystko można sobie na bieżąco sprawdzać. Wydaje mi się, że co 2 albo co 1 się odblokowuje co poziom osady, także tak to mniej więcej działa. No i tak jak już wspomniałem o tej puli werbunkowej, no to na potrzebę tego zwerbuję sobie bez znaczenia jakiego lorda, zazwyczaj wybieram sobie tego demona do lordów i jednostek przejdziemy sobie później, ale żeby tak jakby uzasadnić to, co mówię też trochę o jednostkach, chcę najpierw pokazać efekty frakcji, żeby potem nie było zdziwienia. No jak widzicie, tutaj w panelu mam wszystkie jednostki, które odblokowałem już z cyklów, czyli ja mogę w jednej turze, jeżeli złoto mi na to pozwala, zrekrutować całą armię Nurgla, czyli mogę wrzucić, załóżmy dla przykładu, 8 jednostek tych, to co chcemy, tak? W zasadzie możemy wrzucać co chcemy, do czego mamy dostęp, klikam werbuj, całe złoto mi się na nich wydaje, no ale jak widzicie, jednostki są ranne. Nurgle działa tak, że my wskrzeszamy, wskrzeszamy, bo my je po prostu rekrutujemy. W jednej turze rekrutujemy jednostki, które mamy dostępne w puli, tylko że one mają mniej zdrowia, czyli muszą się odnowić, czyli tak jakby one zaczynają ranne, ale nie musimy czekać na koszt ich werbunku. I to dotyczy każdej jednostki, czy pierwszotierowej, czy pięciotierowej, jeżeli mamy do niej dostęp, to wtedy rekrutujemy. Drzewko technologii, do którego zaraz przejdę, możemy sobie jeszcze zwiększać tak jakby to, że te jednostki mają więcej zdrowia, kiedy je rekrutujemy, etc. Więc powstawanie nowych armii jest krótkie u Nurgla. No i w ten sposób możemy sobie szybko kolejną armię stworzyć. Ja tu w przypadku Tamurkana posiadam dwie armie. Mam zapisany save tej armii, raczej nie będę na razie robił, bo nie potrzebuję najzwyczajniej w świecie. No i przejdźmy sobie do technologii, później przejdziemy sobie do kompozycji armii, do rozbudowy osad i kompozycji armii, a po kompozycji armii omówię dokładnie poszczególnie wszystkie jednostki, bo w przypadku Tamurkana też troszeczkę inaczej te jednostki rekrutujemy, więc tak jak mówię, to w zależności od lorda te jednostki raczej inaczej do armii możemy wcielać, ale w Nurgulu jest jeszcze jedna taka zasada, której się będziemy trzymać. Ale przejdźmy sobie do technologii. No i tutaj tak jak w przypadku na przykład krasnoludów, jak ktoś widział gameplay, ogólnie te nowe frakcje mają tak to rozdzielone, że mamy frakcja i wojsko. No i co? Nowe frakcje, mamy po prostu wzmacnianie frakcji. No ja głównie właśnie w to drzewko sobie poszedłem, ponieważ mamy tutaj zasięg ruchu na mapie kampanii, posiadamy rozwój, spaczenie Nurgla też się przydaje. Co mamy? Tempo uzupełnienia strat, bardzo ważna umiejętność. No i mamy tutaj na przykład, już widzicie, że zarządzenia wzmacniamy sobie, no ale mamy też minus cykl dla podstawowych budynków wojskowych, no ponieważ Nurgla budynki wojskowe dzielą się na dwa, czyli, kurczę, czy mam gdzie to jak pokazać, na przykład, no w większej osadzie na przykład, no i widzimy, te na czerwonym polu to jest podstawowe wojsko, zresztą mamy podpisane, i zaawansowane wojsko. Zaawansowane wojsko robimy w dużych osadach, bo tak to nie ma sensu, nawet w mniejszych, jeżeli by się dało, a wydaje mi się, że się nie da, tak dokładnie jest to zablokowane. A w mniejszych osadach te podstawowe wojsko również możemy sobie robić, jeżeli te osady już na wyższych poziomach będziemy osiadać. Posiadamy, o, na przykład takie rzeczy jak suma łask przy szerzeniu zarazy, jeżeli dostajemy złoto, jak ona się roznosi. Zapewnia widoczność, takie różne pierdoły, cykle, mamy nadwyżkę ludności dla nowo przejętych obozowisk, to też jest super, czyli nam rozwój się mega zwiększa dla zaawansowanych budynków. No i tutaj w prawo mamy poziom werbowanych lordów, dalej mamy zdrowie przy werbunku, czyli to co przed chwilą mówiłem, jakieś zapasy obronne, wiatry magii, coś dla bohaterów. Te większe wrota, to przejdę do omówienia bohaterów, bo akurat przyzwanie nieczystego jest spoko, ale ogólnie bohater jest dosyć słaby. Utrzymanie i doświadczenie jednostek, a z tej strony posiadamy koszt budowy budynków, zarazy dodatkowo, szanse na rozsianie zarazy. I znowu, jak cykle nam się kończą, dostajemy złoto i to jest całkiem mocne, dlatego idę w tą stronę, bo dochody z budynków plus 10%. I za każdym razem, jak każdy cykl budynku jednostek nam się skończy, dostajemy 50 zł. Jestem ciekaw tylko, bo nie doszedłem do tego etapu, czy
To nam zalicza normalnie do dochodu, czy po prostu przyznaje złoto już po tym? Bo to można równie dobrze zaznaczyć, że jak mamy 20 budynków do jednostek, to każdy z nich zapewnia nam załóżmy co 5 tur 50 przychodu, tak? Czyli byśmy mieli 1000 złota po prostu dochodu, tak pasywnie za samo posiadanie budynków do jednostek. No i jeszcze czas trwania zaraz, czyli to tak ogólnie wzmacniające frakcje. No i mamy jeszcze drzewko wojsk. Na początku tutaj mamy umiejętność pomysłowość, to jest umiejętność demonów w trakcie walki. No i na lewo posiadamy jednostki piechoty głównie i je tutaj sobie wzmacniamy. Oczywiście tutaj mamy jeszcze jakąś siłę broni dla wszystkich postaci. Przywołany z otchłani, czyli użycia umiejętności dla po prostu walki w bitwie. No i tu wzmacniamy właśnie tą piechotę demoniczną i niedemoniczną. Po prawej stronie wzmacniamy sobie wszystkie jednostki kawalerii w zasadzie, bądź rydwanów, czyli masa jednostek, jakieś takie pierdo. To już sobie możecie sami przeczytać, to jest rozdzielone wszystko na drzewka, także w zależności to, od czego chcemy grać, to sobie idziemy, ale najbardziej polecam, znaczy polecam. Kawalerię mamy, niektóre jednostki są silne, piechota jest bardzo silna u Nurgla, to później sobie jeszcze wam dokładnie omówię w zasadzie. No i na górze mamy jednostki potworów i jednostki potworów też są bardzo silne, dlatego w zasadzie każde drzewko chcemy, ale wiadomo, ilość tego mamy ograniczoną, ale w momencie, kiedy mamy już dostęp do wielkich nieczystych, które później opiszę, oto w tym drzewku dodajemy im zaklęcia, czyli wielcy nieczyści nie dość, że są silni, są silną jednostką potworów, to później dzięki technologii są jeszcze silniejsi, także potężna ogólnie frakcja moim zdaniem, jedna z silniejszych w grze aktualnie. No i skoro mówiliśmy sobie technologię, przejdźmy do rozbudowy osad. No i Tamurkan zaczyna sobie tutaj w tej prowincji, w Kadata, no jak widzicie w 47 turze posiadam już, już buduje mi się piąty tier, tylko że on się buduje 10 tur bodajże normalnie, dlatego jeszcze go nie mam tak jakby. No i jaki miałem zamysł budowy tego wszystkiego? No wiadomo, dochody, tak? Czyli tutaj ten budynek główny, który posiadam pod dochód. No i oczywiście rozwój, który również daje nam zobaczenie Nurgla. Teraz praktycznie wszystkie budynki infrastruktury posiadają coś takiego, że jeżeli mamy zapewnione coś, to dostajemy coś. Czyli w tym wypadku mamy ten budynek, który zapewnia nam dochód. Normalnie na czwartym poziomie daje nam on przychodów 600, ale w momencie, kiedy w osadzie posiadamy rozwój, tu mamy zresztą napisane 200 albo X, czyli już wszystkie osady mamy rozwinięte na maksa i tutaj nam się pojawi X, to wtedy nam mamy zapewniony dochód jeszcze dodatkowo 250, więc dopóki nie posiadamy osady rozwiniętej do maksimum, chcemy mieć przynajmniej 200 rozwoju i to jest wystarczający rozwój, żeby podnosić szybko nasze osady na wyższe tier, bo tu widzicie, druga osada już ma tier 4 i za dwie tury będę już wchodził na tier 5. No jak widzicie, zasady budynków są takie same. Tutaj w większej zasadzie nie mam jednostek, ale to dlatego, że tutaj mamy cykle dla budynków w tym regionie, dlatego to sobie zostawiłem. No i mamy dwa zaawansowane budynki i jeden podstawowy. I wiadomo, jak wejdę na tier 5, to będę podstawowe, dwa podstawowe pozostałe też tu budował, żeby mieć tak jakby wszystkie możliwości jednostek dostępne w puli werbunkowej. No i wiadomo, przychód. No i w tej akurat osadzie nie mam zaraz, a to jest dosyć ważne, w sensie infekcji. W każdej dostępnej osadzie będziemy chcieli później też mieć infekcje, ponieważ je zdobywa się w sposób następujący. Głównie w ten sposób się je zdobywa, że albo złupienia i niszczenia osad, czy tam grabienia, mamy opcję, ale dostaje się bardzo mało tych infekcji, a po bitwie z Lordem praktycznie w każdym wariancie dostajemy od 50 do 100. Czyli trzeba walczyć tak jakby z Lordami poza osadami, żeby dostawać więcej tych infekcji, a drugim sposobem jest posiadanie budynków, który wam zaraz pokażę, bo tutaj już je posiadam na przykład, bo tak jak mówię, trzeba mieć rozwój 200, tu posiadam 260, no i później ten budynek, jak widzicie, mamy infekcję, naturę oraz kontrolę, szansa na epidemię zarazy i czas trwania zarazy, czyli zsyłamy zarazę, która wzmacnia nam osady, dostajemy infekcję, dostajemy kontrolę, a wysoka kontrola zapewnia nam dodatkowy rozwój, więc chcemy tak jakby doprowadzić do wysokiej kontroli, co jest dosyć łatwe, bo dostajemy jeszcze za to infekcję i dodatkowo dostajemy rozwój, więc budynek, ten który mamy w rozwój, możemy wymienić na budynek jednostek później, tak? A i tak tutaj rozwój prowincji mamy bardzo wysoki, no i tak samo dochód plus jednostki do zwiększania limitów werbunkowych.
Tutaj mamy kolejną prowincję. No i tutaj dopiero wchodzę na tier 4. No ale też w miarę szybko, jako że to była moja trzecia prowincja, a ja gram dosyć wolno, to i tak uważam, że to jest dosyć szybko. Rozwój 250, wiadomo. No i mamy infekcję, tutaj mamy jeszcze budynek, ponieważ on daje sporo przychodu. Dlatego go sobie wziąłem. Budynek do przychodu zwykły. To samo, potem mamy prowincję Kamiennych Niebios. I tu widzicie, już też wchodzę na tier 4, bo bardzo szybko to idzie. Tak samo jak się dostaje ten plus 1 nadwyżkę ludności z technologii, to idzie bardzo szybko i ta sama zasada. Trochę rozwoju, infekcje. Tutaj sobie mogę nawet ten budynek już w zasadzie wyburzyć. Znaczy może nie ten. Ten budynek mogę wyburzyć i tutaj sobie robić już budynek w infekcję, bo tego 50 rozwoju nie potrzebuję, bo już rozwój jest tak wysoki, że te budynki mogę sobie wymieniać. Więc lepiej sobie wrzucić tutaj infekcję, bo to później, jak mi się na przykład w tej kampanii zebrało tak, że koło 30 tury nie miałem infekcji aż tyle, a już mogłem budować te budynki do jednostek, bo miałem czwarte tiery tak jakby osad tych głównych, czyli stolicy prowincji, i nie mogłem budować budynków, bo nie miałem infekcji. I potem zacząłem wymieniać budynki na infekcję. Dlatego jeżeli mamy rozwój już koło 260-70, to jeden budynek do rozwoju usunąć i w to miejsce wrzucić sobie budynek do infekcji. No i tutaj to samo. Jakieś budynki do podstawowych jednostek, rozwój 205, infekcje, dochód. Jak będę wchodził na tier 4, będę dodawał tutaj jeszcze te wyżej tierowe jednostki. No i tak mniej więcej rozbudowuję te osady. Myślę, że jest to całkiem sensowne. Jeżeli chodzi o kompozycję armii, no to w przypadku Tamurkana, no to tutaj akcja jest prosta. Tamurkan wzmacnia sobie jednostki ogrów. Zaraz tu wam pokażę. Tutaj mamy 5 atak w zwarciu i 5 obrona w zwarciu, to jest dużo. I jeszcze wywoływanie terroru. No i jeszcze wzmacniamy troszeczkę te, jak to się nazywa, w ogóle zawsze zapominam, ropusze, smoki. No ogólnie bardzo silny lord swoją drogą, też posiadamy dosyć silnego wierzchowca. No i chcemy mieć głównie na nim ogry, tak? To jest raczej taka rzecz, którą on wzmacnia, więc skoro on ją wzmacnia, no to chcemy na tej armii wtedy to posiadać. No jak widzicie, kompozycja armii jest taka, on ogólnie z mechaniki posiada dużo legendarnych lordów, więc dlatego posiadam ich aż tylu, no ale jako że nie jest magiem, to potrzebujemy w armii maga, no i jakiegoś jeszcze bohatera do walki w zwarciu, chyba że nasz lord jest odpowiedni, ale tak do 3 bohaterów w armii chcemy mieć i na pewno maga domeny Nurgla, ponieważ domena Nurgla moim zdaniem jest jedną z silniejszych w grze, więc ją chcemy posiadać. No i tutaj jest jeszcze jedna jednostka kawalerii, później ją dokładnie omówię. Jest bardzo silna ta kawaleria, także 3 oddziały. No i bestia Nurgla, ją też później omówię. W każdej armii przynajmniej jedna, jakiś wielki nieczysty, no i oczywiście mierzyciele dusz, też bardzo potężna jednostka. Mimo że to jednostka potworów, to jest jeszcze artylerią bardzo silną. No i trolle, tutaj trolle też są bardzo potężne. Frakcja ogólnie jest silna. Druga armia, no to ogólnie korzystałem to, z czego mam, czyli widzimy, tutaj nie posiadam ogrów, które bym chciał oczywiście posiadać, no ale miałem dostęp do troli, to wrzuciłem mu trolle, ponieważ tam mam ogry, więc tam troli nie pchałem. Jakaś kawaleria, niestety dostępu do tej, co mam na Tamurkanie, jeszcze nie mam, więc zastępuję tym. Muchy wrzuciłem po prostu, żeby coś dopełnić, a one są niezłe w automacie. Bestie Nurgla 2 również można mieć w armii, bo one debufują mocno jednostki wroga. No i piechota, oczywiście ta niedemoniczna, ponieważ ta demoniczna piechota jest słabsza niż na przykład wybrańcy Nurgla, dlatego też niedemoniczna piechota. No i ta armia też jest bardzo silna. No i mamy lorda, który jest magiem. Tego lorda później możemy zmienić w wielkiego, wyniesionego, nieczystego. No i tutaj mam 2 bohaterów akurat z efektów frakcji, ale normalnie wrzucałbym tutaj bohatera, którego mamy tutaj, czyli to się nazywa wzniosły bohater Nurgla, i na przykład jeszcze jednego czarodzieja, żeby mieć tą armię taką jakby silniejszą. A 2 kasterów nie zaszkodzi, bo niektóre zaklęcia byśmy chcieli na przykład rzucać dwukrotnie. No i tak jak wszystkie demony, zresztą mamy jeszcze tutaj te wiatry magii, że tym więcej wiatrów magii, to mamy większe uzupełnienie strat i jeszcze obrona w zwarciu, to chyba każda frakcja ma demonów. No i tak mniej więcej się kompozycja armii prezentuje. Ogólnie
bierzemy to, do czego mamy dostęp, czyli przez to, że my zwiększamy sobie limity tych jednostek, a nie budujemy budynek, który zapewnia nam do nich dostęp i ich rekrutujemy sobie w jakąś tam liczbę tur, to my te jednostki wszystkie rekrutujemy w jedną turę, ale musimy zwiększać ich sobie limity. Więc korzystamy w zasadzie to, z czego mamy, ale staramy się korzystać, jeżeli mamy dostęp z jednostek tych najlepszych. A z których poszczególnie, to wam wytłumaczę później, ale tu mniej więcej widzicie, tak? Czyli jakieś tam jednostki potworów, jakaś tam kawaleria plus piechota, bo jednostek dystansowych dużo nie posiadamy. No i ewentualnie jakieś, zamiast piechoty to nawet ogry, bo one też są potężne, posiadają chyba regenerację, czy nie? Nie, te nie posiadają akurat, no ale trolle posiadają na przykład regenerację, więc są dzięki temu bardzo silne. Jeżeli chodzi o słabe i silne strony frakcji, no to silną stroną frakcji jest, znaczy zarówno silną i słabą stroną frakcji jest to, że na początku rozwój posiadamy słaby, ale później to się rozkręca, czyli później bardzo szybko rozwijamy nasze osady, bo widzicie, prawie każdą osadę już mam na poziomie czwartym. Gdzie na przykład jak ktoś zobaczy gameplay Krasnoludów, no to tam, no nie każdą osadę tak posiadam, a tam jest tura już prawie 70. A tutaj już w turze 47 mam 3 czy 4 prowincje, które wchodzą na poziom czwarty, więc to jest dobre, ale początek jest wolny. Więc na początku trzeba się tak jakby przez to przeczołgać. Bardzo silna piechota, bardzo silne potwory. Niezła kawaleria, mimo że jakiegoś dużego wachlarza nie posiadamy, no ale mamy minus w tym, że większość naszej piechoty jest bardzo wolna, jeżeli nie posiadamy kawalerii, no i nie posiadamy jednostek w zasadzie dystansowych, tylko jakąś tam jednostkę artyleryjską, więc tak jak w przypadku jeszcze ludzi, mamy bardzo silną piechotę wspieraną przez bardzo silne potwory. Mamy też bardzo silne lormagi, specjalnie dla Nurgla, no ale niestety tych jednostek dystansowych nie posiadamy. Frakcję bym ocenił jako bardzo silną. Ja ogólnie też lubię Nurgla, ale uważam, że jest potężny, ponieważ garnizony też mamy silne. To się nie wydaje być silny garnizon, ale automat bardzo dobrze liczy te garnizony. Dlatego też uważam, że Nurgle jest bardzo silny podczas obrony, ale i też również ataku. Tam Urkanem akurat dużego problemu nie miałem, radząc sobie z przeciwnikami, nawet nie posiadając 20 jednostek w armii. Koleka, no to w zasadzie zmiotłem z powierzchni ziemi, który zaczyna tutaj obok. No ale przejdźmy już sobie do omawiania wszystkich jednostek. Skoro sobie mniej więcej Nurgla omówiliśmy, jeżeli chodzi o rozbudowę osad i kompozycję armii. Weźmy sobie bitwa przeciwko SI. No i tutaj sobie jeszcze patrzyłem niektóre jednostki. Patrzyłem je na dosyć silnych jednostkach, także myślę, że całkiem rzetelny test, że tak to powiem. Oczywiście jednostki na mapie kampanii są silniejsze, no ale przecież nie będę specjalnie robił jednostek i szukał jakiejś w miarę silnej armii. Znaczy mógłbym, ale no to jeszcze więcej czasu by mi zajęło niż normalnie, więc sobie to odpuszczę. Dobra, przejdźmy do bohaterów i teraz tak, ten bohater to jest legendarny lord i nie wiem, czy można go dostać grając inną frakcją Nurgla, więc nie będę go obawiał. Bo wiem, że go tam Urkan dostaje bardzo szybko, można go sobie zrobić, ale czy inne frakcje Nurgla mogą go dostać? Nie jest w rozszerzonym arsenale, więc teoretycznie tak, ale tego nie wiem. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, więc go sobie zostawię, ale bohater jest silny w razie co, także no i posiadamy dwie opcje czarowników. Pierwszy to jest Siewca Plag, a drugi to czarownik chaosu Nurgla. I jako Nurgle posiadamy dwa lore magii. Pierwsze to jest Śmierć, czyli lore magii, którego nie lubię, oprócz pijawki. I posiadamy jeszcze lore Nurgla, który ja ubóstwiam. Jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie, co tam mniej więcej mówię o tych lore magii, to jest film z Warhammera 3, w którym każde lore magii dostępne omawiam na tamten moment oczywiście. W każdym bądź razie, w każdej armii chcemy posiadać przynajmniej jednego takiego czarodzieja, najlepiej z domeny Nurgla. Posiadamy opcję leczenia, dobre zaklęcia przeciwko lekkiej piechocie, dobre zaklęcia przeciwko ciężkiej piechocie, dobre zaklęcia przeciwko pojedynczemu przeciwnikowi i jakieś tam wzmocnienia bądź też debuffy również posiadamy.
Sam bohater posiada dwa wierzchowce, czyli lektykę Norglingów oraz trupia mucha. Jako że jest to czarodziej, preferuje trupią muchę, ponieważ jest szybsza, czarodziej jest trudniejszy do zabicia. No i posiada on również taką umiejętność, nie wiem czy tutaj, tutaj chyba umiejętności to nie ma, ale to dlaczego demoniczny bohater jest lepszy niż ten zwykły czarodziej, to wydaje mi się, że tylko demoniczny posiada taką umiejętność. On ma tak jakby trzy te umiejętności, mogłem wam to pokazać w grze, kurde, no teraz już nie będę z powrotem wchodził. Że zadaje bardzo duże obrażenia obszarowe. Wydaje mi się, że zwykły bohater tego nie ma, ale pewny nie jestem, bo tego nie sprawdzałem, bo założyłem, że demon po prostu jest silniejszy, bo ma i magiczne ataki, i lepsze statystyki, więc uznałem, że demoniczny bohater jest po prostu lepszy. No wiadomo, tu pancerz jest gorszy, no ale jednak preferuję tych demonicznych czarodziejów, więc w każdej armii przynajmniej jeden musi być. No i później mamy wzniosłego bohatera, no i wzniosły bohater również, w każdej armii powinien być przynajmniej jeden. W tym przypadku posiadamy dostęp do bestii rozkładu, Rydwanu i Rumaka Chaosu. Zarówno jak i Rydwan, jak i bestia rozkładu jest w porządku, chyba że chcemy go wyspecjalizować do walki z pojedynczym przeciwnikiem, no to wtedy trzymamy go bez wierzchowca. Bohater posiada umiejętność leczenia albo uzupełniania strat, tam można sobie wybrać. Bardzo silny bohater, niezła dyscyplina, niezły pancerz, no i fajne statystyki walki w zwarciu. W każdej armii również powinien się jeden znajdować, oprócz lorda. No i wiadomo, lord, czyli łącznie chcemy mieć dwóch bohaterów i jednego lorda. No i teraz przechodzimy do kultysty. Ja kultystów nie lubię, bo oni mają umiejętność taką, że przyzywają jednostkę piechoty. Później o sobie mówimy, to jest dokładnie jednostka demoniczna. I ona się nazywa, o tutaj to jest, nosiciele zarazy Nurgla. One nie są złe, ale nie są też niesamowite. No i później z drzewka technologii możemy go ulepszyć, że on może przyzywać wielkich nieczystych. No i w momencie, kiedy przyzywa wielkich nieczystych, no to super, bo wielcy nieczyści rzucają zaklęcia. Ale ogólnie bohater, jeżeli nie ma kaplicy wojny, jest bardzo słaby. Bo posiada 4000 zdrowia, jak na Nurgla bardzo mało, niby posiada roztrzaskany pancerz przy atakach, ale obrona w zwarciu jest mała, pancerz jest mały, zdrowie jest niskie, więc dopóki nie mamy kaplicy wojny, bo kaplica wojny nam wzmacnia jednostki, no to bez kaplicy wojny raczej się go mieć w armii nie opłaca. Także ewentualnie do działania na mapie kampanii można go sobie wrzucić, ale tak to raczej odradzam, no chyba że mamy mało limitów bohaterów, a do niego mamy dostęp, to wtedy jednego można wrzucić. No i teraz sobie przejdźmy do opcji lordów, które mamy. No i pierwszą opcją lorda będzie Lord Chaosu Nurgla. No i to jest praktycznie ta sama sytuacja, tylko że lordowie zazwyczaj są silniejsi. Czyli to jest po prostu wzniosły bohater Nurgla, tylko że jest w postaci lorda. No i no, w zasadzie tyle, tak? Chcę tu jeszcze zaznaczyć, w sumie powinienem zrobić to na początku, ale Nurgle jako frakcja demonów, inne frakcje mają inne znaki, tak? Czyli Korn ma znak Korna, Cinch ma znak Cincha, my posiadamy znak Nurgla, czyli wszystkie jednostki, które mamy dostępne w naszym rosterze, no tutaj jak sobie najedziemy, to posiadamy trujący efekt przy atakach, zwiększone punkty zdrowia, zwiększoną obronę w zwarciu i zmniejszony atak w zwarciu. Uważam, że lepiej mieć bardziej wytrzymałe jednostki, które biją trochę mniej, niż jednostki, które biją trochę więcej, ale giną szybciej, bo łatwiej je wtedy tracić. Więc moim zdaniem ten znak Nurgla jest przepotężny, samo granie Nurglem po prostu daje nam ten znak, więc super. No i później przechodzimy do lorda, po prostu, który jest demonem. No i tutaj mamy sytuację, że ten Lord Chaosu jest po prostu do walki w zwarciu, a Herald Nurgla jest casterem, tak? Czyli mamy opcję castera i opcję walki w zwarciu. No i oczywiście Lord Czarownik Chaosu Nurgla, czyli analogicznie do bohatera, no to jest po prostu tak jakby żywy, czyli nie demon, bohater Lord Nurgla, który jest czarodziejem. Teraz tak, mamy tu demonicznego książę i teraz tak, nie wiem czy można go zdobyć na mapie kampanii grając Nurglem. Wiem, że można go zdobyć jak gramy wojownikami chaosu, ale czy jak gramy Nurglem, to nie wiem czy możemy go zdobyć. Nigdy tego nie sprawdzałem, a na Google nie mogłem tego wygooglować, więc nie wiem czy można, więc go nie omówię. No i mamy jeszcze wzniosły wielki nieczysty. Teraz jest ciekawa sytuacja, ponieważ normalnie wzniosłych wielkich nieczystych rekrutować jako lordów nie możemy. A to dlatego, że heroldów Nurgla na 15 poziomie możemy zmienić w wielkich nieczystych. No i wtedy z castera robi nam się caster, który jest lordem
potworem, który jest jeszcze bardzo dobry w zwarciu. Ogólnie wzniosły wielki nieczysty i wielcy nieczyści, których później omówię, są przepotężni, więc jeżeli mamy opcję, to raczej chcemy zmienić go w wielkiego nieczystego, ale nie zawsze, bo czasami ta mobilność na lordzie jest przydatna, no ale tutaj jeżeli robimy lorda Herolda Nurgla, którego ja zazwyczaj robię, żeby dostać wielkiego nieczystego, no to wtedy nam caster zamienia się w potwora, który jest casterem i jest dobry w zwarciu, a w armii i tak wtedy chcemy posiadać castera Nurgla, tak? I na przykład wzniosłego bohatera, więc wtedy posiadamy jednego, który jest castera, który jest mobilny i gdzieś tam miesza w szeregach wroga, a drugi jest potężnym lordem, który ma ogromną ilość zdrowia i jest jeszcze świetny w walce w zwarciu. Także chcemy dążyć do posiadania wzniosłych nieczystych, więc chcemy głównie naszym pierwszym wyborem, żeby był Herold Nurgla w domenie śmierci albo Nurgla, ale raczej ja preferuję domenę Nurgla. No i tyle, jeżeli chodzi o bohaterów i lordów. I teraz sobie przejdźmy do piechoty. No i tak, nasza najsłabsza piechota i najtańsza, jaką posiadamy, są to Nurglingi. Jest to jednostka, która, jak widzicie, pancerza nie posiada. A jako, że jesteśmy demonami, oczywiście posiadamy odporność fizyczną. To, że są demonami, oznacza, że działa coś takiego jak nieumarli, czyli jeżeli posiadamy słabą dyscyplinę i ta jednostka zaczyna być rozbita w dyscyplinie, to wtedy dostaje obrażenia. No jeżeli dostanie odpowiednią ilość obrażeń, to się rozpada i całkowicie nam umiera. Nurglingi posiadają również chmarę much, czyli dopóki są w zwarciu, posiadamy plus 9 obrony w zwarciu, czyli jak wrzucamy ich w bitwę, to po prostu nie mamy obrony w zwarciu 24, a tak w zwarciu 24, tylko obrona w zwarciu wchodzi nam aż na 33. Więc jednostka ma całkiem sporo zdrowia, jest dosyć tania, tylko posiada dosyć mało modeli. To nie jest jednostka, która zadaje też dużo obrażeń, ale jako że to demon, to ataki magiczne, więc na początku jak najbardziej korzystamy z nurglingów. No i tutaj jeszcze wytłumaczę to, co tu tłumaczyłem na mapie kampanii, że korzystamy to, z czego mamy, szczególnie na początku. Czyli jeżeli na początku posiadamy tylko nurglingi, no to wrzucamy do armii nurglingi. Jeżeli nie mamy nurglingów, a mamy na przykład grasantów chaosu, grasantów nurgla, tak, no to wrzucamy grasantów nurgla. Jeżeli mamy dostęp do wybrańców nurgla, to wiadomo, że wolimy mieć wybrańców nurgla, jeżeli złoto nam na to pozwala, tak, to też trzeba na to zwrócić uwagę. Także taka core piechota jak najbardziej. Wiadomo, korzystamy to, z czego mamy, więc nie będę mówił wam, że wam to odradzam w początkowej fazie jak najbardziej, ale jeżeli mamy dostęp do silniejszych jednostek, no to wtedy wymieniamy te nurglingi na coś silniejszego. I analogicznie to będzie się tyczyło wszystkich jednostek, żebym ja się nie powtarzał przy każdej jednostce. Na początku korzystamy to, z czego mamy, a później wymieniamy na lepsze jednostki, do których mamy dostęp. I tak działa to w każdym wypadku, aż będziemy dążyć do jednostek, które będę zaznaczał, że te w armii chcemy mieć na pewno. No i grasanci Nurgla, tak wam w skrócie powiem, że... Oj, poczekajcie chwilkę, bo muszę nozwy sparkać. Przepraszam. No i grasanci Nurgla, ogólnie moim zdaniem jednostki te niedemoniczne Nurgla i Korna są najsilniejsze. No i w tym przypadku sprawdziłem sobie wybrańców Nurgla na wybrańców Wojowników Chaosu i wybrańcy Nurgla są silniejsze. Wygrywają w nimi zwarciu. Są najzwyczajniej w świecie wytrzymalsi, także tak ogólnie wam mówię. No i tu już posiadamy więcej modeli przede wszystkim. Jednostka jest troszeczkę droższa, ale widzimy, jest też silniejsza, ponieważ posiadamy od razu 33 obrony w zwarciu. Nie mamy tej umiejętności, ale mamy po prostu większą obronę, większy atak. Siła broni jest podobna, chyba w porównaniu do Nurglingów, tak jest, 28. No i posiadamy tutaj jeszcze tarcze brązowe i większą ilość pancerza, więc wiadomo. Nie mamy Nurglingów, to grasanci chaosu. No i mamy jeszcze wariant z wielką bronią, czyli mniejsza obrona w zwarciu, ale mamy przebicie pancerza. Wiadomo, spoko, nie? No, jeżeli mamy do tego dostęp, to robimy. Sławne regimenty sobie zostawię. No i Pestigory ogólnie w momencie, kiedy dostaliśmy dostęp do Pestigorów, jak wychodził Tamurkan, to były bardzo silne. One zostały znerfione, bo w tym patchu chyba 5-3 teraz był, tak? No to one miały około 30 ataków w zwarciu i obrony w zwarciu i im to zabrali, więc teraz są słabsze.
ale przed tym były bardzo silne. Ja lubiłem z nich korzystać, ponieważ mają jakiś tam pancerz, mają wiadomo szarże, są szybsze, jak na jednostki Nurgla, a piechotę mam dosyć wolną. No i tutaj te statystyki z przebicia pancerza było fajne. Teraz mi się wydaje, że nie polecam, no ale jeżeli już mamy do nich dostęp i nas na to stać, no to można wrzucić, no ale widzimy, że nawet grasenci Nurgla mają lepsze statystyki, więc no nie polecam ich po prostu w chwili obecnej. No i pochodzimy do takiej poprawnej, tak jakby piechoty Nurgla, czyli nosiciele zarazy. No i to, co ich wyróżnia Nurglingów, to na pewno większa liczba zdrowia. Posiadamy również mniejszą prędkość, ale posiadamy większy pancerz, większą dyscyplinę, posiadamy więcej ataków w zwarciu, więcej obrony w zwarciu i większą siłę broni. No i jednostka budzi również strach, ponieważ jest demonem. No i tu w tym samym przypadku mamy Chmarę Much, czyli ta obrona w zwarciu wynosi 41. No i jednostka... No i widzicie, jakaś karetka jedzie, bardzo was za to przepraszam. Czekajcie, no nie chcę mutować, bo nie będę potem tego mutował. Wybaczcie, no nie jestem w stanie przewidzieć, że będzie karetka jechać. Także jeżeli mamy dostęp i stać na to, no to nosiciele zarazy zamiast tą piechotę, co mamy wcześniej, jak najbardziej. No i później wchodzimy już na trochę silniejszych wojowników chaosu. No i tutaj widzimy już po statystykach, mamy ogromny pancerz, wysoka dyscyplina. Mamy szarą tarczę, czyli blokujemy 50% obrażeń, tak? 55% szansy na zablokowanie ostrzału. 49 obrony w zwarciu. Jednostka bardzo silna w zwarciu. Nakładamy jeszcze poisona, czyli debuffujemy wroga. Wiadomo, każda jednostka Nurgla to robi. No ale na koszt ich w porównaniu do nosicieli zarazy, no to raczej polecam nosicieli zarazy, to znaczy wojowników chaosu. No chyba, że nie mamy do nich dostępu, no to wiadomo, to już co powiedziałem wcześniej. Znaczy bardzo silna piechota, więc jak najbardziej jak mamy dostęp, to robimy. Później mamy opuszczonych Nurgla. No i problem z opuszczonymi jest taki, że ich nie lubię. Jak widzicie, statystyki mają gorsze nawet niż te, a są droższe, ale posiadamy większą siłę broni. Jedyny... Oj, przepraszam. Jedyny plus, który posiada... posiadają opuszczeni Nurgla, to jest posiadanie szału, czyli jeszcze więcej ataków w zwarciu, no to akurat ok. No ale prędkość, tak? Oprócz prędkości to raczej nie są najlepsi. Jeżeli nie mamy co wrzucić, to ich wtedy wrzucamy, ale raczej odradzam, bo są za drodzy na to, co nam dają, tak jakby. No i potem mamy wariant z wielką bronią, czyli po prostu wojownik Nurgla z wielką bronią posiada tyle samo ataków w zwarciu, tyle, że posiadamy przebicie pancerza, ale mniej obrony. Więc wiadomo, to analogicznie. Jeżeli mamy dostęp i na przykład wymienić ich za grasantów czy nurglingi, to tak. Ale raczej preferuję tych zwykłych wojowników chaosu. No i później mamy wzniosłych nosicieli zarazy. Poczekajcie, się napiję. I tutaj widać już, koszt utrzymania jest o wiele większy niż tych wcześniejszych jednostek, ale również tier jednostki się podniósł z dwójki na trójkę. No i w porównaniu do zwykłych nosicieli zarazy, no to wiadomo, mamy większy pancerz, większą dyscyplinę, większy atak w zwarciu, większą obronę w zwarciu, większą siłę broni i posiadamy jeszcze pociski. I te pociski są całkiem silne. To są takie pociski, coś jak hand grenady. Czyli na krótki dystans widzimy zasięg 70, posiadamy przebicie pancerza i poisona i są to pociski magiczne, więc żadna odporność fizyczna na to działać nie będzie. Pocisków posiadamy 3, je chyba da się przez technologię wzmacniać, albo Epidemius też potrafi dawać im większą ilość pocisków. No ogólnie, jeżeli mamy do nich dostęp, to jak najbardziej. Bardzo silni są w zwarciu, dobre statystyki, mimo że są już drożsi, no to jest bardzo silna piechota. Więc jeżeli nas na to stać i mamy dostęp, no to nawet tych wojowników chaosu na tych nosicieli Nurgla można wymieniać, bo są lepsi po prostu. No i później przechodzimy do ogrów, tak? Ogry są wpisane jako piechota. Moim zdaniem to są, no właśnie tu jest napisane, że to piesi potwory, moim zdaniem oni powinni być potwory i bestie, no ale są w piechocie, więc no mówimy ich tutaj. No i tą jednostkę na pewno chcemy mieć w armii. Po prostu duża masa jednostki, czyli to jest potwór, który wspiera piechotę, więc żeby wesprzeć naszych nosicieli, żeby wesprzeć naszych wojowników chaosu, no to wrzucamy ogry albo trole, ale trole później opiszę, więc jeżeli mamy do nich dostęp, to jak najbardziej. Wiadomo, jest to jednostka nie dość, że Nurgla, to jeszcze ogrów, więc posiadamy to, co mają ogry, a ogólnie jednostki ogrów są silne. Premia przeciw piechocie, duże przebicie pancerza, potężna jednostka przeciw piechotna.
Także jak najbardziej chcemy ją mieć. No i drugi wariant oczywiście z wielką bronią. No i tutaj troszeczkę atak w zwarciu jest niższy w ogóle. Co ciekawe, mamy troszeczkę więcej premii do szarży, no i tutaj mamy opcję anti-large, czyli jeżeli chcemy dealować z potworami, czy tam z kawalerią, no to wtedy ogry zarazy z wielką bronią. Najlepiej dwa oddziały tego i dwa oddziały tego, jeżeli mamy dostęp. No i przechodzimy jeszcze do wybrańców Nurgla, no i tutaj oni są w zasadzie tak samo dostępni jak wzniośli nosiciele, tylko że są z innego budynku bodajże. Także jeżeli mamy do nich dostęp, no to muszą być jako piechota. Po prostu to jest najsilniejsza piechota, jaką mamy, nie licząc oczywiście ogrów, ale je liczę jako potwory, więc troszeczkę inaczej. No tutaj jak widzimy, statystyki są przepotężne. 41 ataku, 65 obrony, ogromny pancerz oraz dyscyplina i siła broni również silna. No i wariant z wielką bronią, wiadomo, przebicie pancerza, mniejsza obrona, ale większy atak w zwarciu. Ale i tak się ich opłaca mieć. Oni są drożsi, w ogóle z większą, wielką bronią, więc raczej wolimy tych zwykłych wybrańców, ale wiadomo, limity mamy ograniczone, więc obydwa warianty, no jeżeli mamy dostęp, to muszą być w armii, po prostu. No i przechodzimy do jazdy i rydwanów. No i tutaj dużego wyboru nie mamy. Znaczy, mamy jeszcze opcję kawalerii w ogóle w potworach i bestiach, które wydaje mi się, że powinny być w jeździe i rydwanach, ale trudno. Posiadamy rydwan, no to wiadomo, to również mamy limity. No ale tutaj w przypadku Nurglan posiada mało ataków w zwarciu, ale moim zdaniem to dobrze, że posiada mniej ataków w zwarciu, bo ich raczej posiadamy albo chcemy posiadać we wcześniejszej fazie gry, więc rydwany są dużą jednostką i tylko 4 modele, więc tych obrażeń przez tą większą obronę w zwarciu, który zapewnia nam znak Nurgla, będą otrzymywać mniej. No i mamy jeszcze piechotę rycerzy, znaczy kawalerię rycerzy chaosu i rycerzy Nurgla z kopiami. No i wiadomo, jako że puli kawalerii nie mamy dużej, to jeżeli mamy do nich dostęp, to 2 albo 3 oddziały kawalerii chcemy posiadać. Jako że to jest kawaleria, którą posiadamy w miarę wcześnie, później jeszcze opiszę ropuchy plagi, no to wiadomo, 2-3 oddziały chcemy, ale jeżeli będziemy posiadać rycerzy rozkładu, oto wymieniamy ich na rycerzy rozkładu. I teraz może wam się wydawać, że no dużo statystyki się nie różnią, a koszt jest większy. Uwierzcie mi, że ta jednostka jest tak potężna, naprawdę, ona zabija wszystko. Ona ma premię przeciw dużym jednostkom, ale uwierzcie mi, na Tamurkanie mam 3 oddziały i to niszczy potwory, piechotę, kawalerię, bohaterów, zabija wszystko ta jednostka. Ona jest świetna, więc jeżeli mamy do niej dostęp, to w każdej armii 3 muszą być. Jeżeli mamy tyle limitów, żeby je wrzucać, a wam leżą na przykład kilka oddziałów gdzieś tam do zrekrutowania, no to ich musicie wrzucać do armii. No, to jest tak silna, posiada jeszcze regenerację, także posiada budzenie strachu, bo jest demonem, wiadomo. A nie jest demonem w ogóle, ale budzi strach, więc potężna jednostka kawalerii, jedna z silniejszych w grze moim zdaniem w ogóle, jest naprawdę przepotężna ta jednostka, mimo że posiada tylko 32 modele, to jest naprawdę przepotężna. No i później przejdźmy sobie szybko do tej piechoty dystansowej, to są po prostu grasanci Nurgla z toporami do rzucenia, więc taka jednostka, żeby wkurzyć. Jak nie mamy dostępu do tej silniejszej kawalerii, to wtedy 2 oddziały sobie można wrzucić, to jeszcze coś tam one z pocisków zadadzą i do flankowania czy zabijania jednostek dystansowych mogą się przydać. No i przechodzimy do potworów i bestii. Ogary chaosu sobie odpuszczę. Można w początkowej fazie, jeżeli nie mamy dostępu do niczego innego, ale raczej odradzam, nawet jeżeli mamy limity, to jest w ogóle całkiem ciekawe. Furia chaosu, to samo co z ogarami, raczej mamy dostępu do lepszych jednostek. No chyba, że nie mamy dostępu do żadnej kawalerii, no to wtedy furię 2 oddziały wrzucamy do zabijania jednostek dystansowych, bo my jednostek dystansowych nie posiadamy. No i ropuchy plagi, no i to jest wybór początkowy kawalerii, do którego zazwyczaj prawie zawsze mamy dostęp i z tego chcemy korzystać. Mamy premię przeciw piechocie, to jest duża jednostka, ona dosyć szybko ginie, więc na to musicie uważać, ale statystykami jest niezła i koszt też jest adekwatny do tego, co nam jednostka daje. No i mamy bestię Nurgla, w każdej armii przynajmniej jedna bądź dwie. To jest potwór, który posiada regenerację, niezłe statystyki walki w zwarciu, dużą siłę broni, przebicie pancerza, mamy odporność na flankowanie, mamy szlamowy szlak, czyli zabieramy jednostkom przeciwnika atak w zwarciu i prędkość, posiadamy oczywiście tą dodatkową obronę, świetna jednostka potworów, budzi strach. Polecam, w każdej armii jeden albo dwa muszą się znajdować bestie Nurgla, bo debufują wroga.
I teraz ogólnie omówię wszystkie trupie muchy, czyli te zwykłe trupie muchy, trupie trutnie zarazy nurgla i tutaj dystansowe potwory, to jest trutnie zarazy nurgla, trupie głowy, czyli wariant strzelający. Ich, nawet jeżeli mamy dostęp, nie rekrutujemy. Jeżeli z nimi zaczynamy, a nie mamy kawalerii, to możemy zostawić, ale później ich wyrzucamy i wrzucamy co innego, ponieważ koszt jednostki nie jest adekwatny do tego, co nam daje jednostka. Ta jednostka ma problem, tak jak każda inna jednostka latająca kawalerii, czyli za mało modeli, za słabe statystyki, za szybko ginie. Do wyjebania, nawet w nurglu, po prostu tego nie robimy, nie opłaca się. Chyba że nie mamy dostępu do niczego innego, a nagle musimy bronić osady, bo gdzieś z drugiej strony nas ktoś atakuje, no to wtedy szybko postawimy armię i wrzucamy te trupie muchy, ale raczej nie, do żadnej armii raczej tego nie wrzucamy. Tam widzieliście, że w jednej armii miałem jedną jednostkę, ale to dlatego, że brakowało mi trzeciej jednostki kawalerii. Oczywiście później te trutnie będę wyrzucał z tamtej armii. Nie polecam, nie robimy tego. I to dotyczy wszystkich tych jednostek latających nurgla. Nie lubię tej jednostki, jest słaba. No i później posiadamy jeźdźcy zarazem nurgla, czyli kolejną tak jakby opcję kawalerii. No to są po prostu lepsze ropuchy, ale bez przesady. One są też o wiele droższe. Jeżeli nie mamy dostępu do tych kawalerii, które wymieniłem wcześniej, to wtedy jak najbardziej jeźdźców wrzucamy, ale w innym wypadku raczej nie. Pomioty. Uważam, że drugie najlepsze, najlepsze są w slaneszu, bo mają fajne debuffy. No w tym wypadku znak nurgla oznacza, że wolniej będą ginąć, no ale słaby atak w zwarciu, jak na koszt jednostki, to się raczej nie opłaca. No ale analogicznie, jeżeli nie mamy dostępu do ogrów albo do troli, no to wrzucamy wtedy pomioty nurgla, żeby wspierać naszą piechotę. No i przechodzimy do troli. Koszt jest taki sam, a jednostka jest 8 razy lepsza, nie? No może nie 8 razy, ale wiecie o co chodzi. Posiadamy słabszy atak w zwarciu, ale większa obrona. Jednostka ta posiada również regenerację. Jednostka również debuffuje wroga, daje minus obronę w zwarciu. Więc tak jakby ten mniejszy atak w zwarciu nas aż tak nie boli. Bardzo silna jednostka, jak na koszt jest przepotężna, także jeżeli mamy dostęp, dwa albo trzy w armii jak najbardziej. No i później mamy kaplicę wojny. No i z kaplicą wojny jest taki problem, że możemy ją mieć po prostu z bohatera, którego wcześniej omówiłem, czyli z kultysty. Czyli wolimy mieć po prostu kultystę na tej jednostce, ale jeżeli nie mamy kultysty, to można jedną wrzucić, bo ta jednostka zapewnia nam regenerację dla jednostek obok. No i zwiększa nam dyscyplinę. Ale poza tym jednostka jest dosyć słaba. No i później przechodzimy do dwóch rodzajów potworów, czyli coś, o czym wspominałem już wcześniej, czyli wielki nieczysty. Jest to potwór, który na swój koszt jest bardzo silny, bardzo dużo punktów zdrowia, silne statystyki walki w zwarciu, silna siła broni, niezła dyscyplina. Jest dosyć wolny i to duża jednostka, więc trzeba uważać na jednostki dystansowe, ale potwór posiada ten możliwość przywołania jednostki nurglingów. Posiadamy czary, posiadamy miazmat zarazy, czyli minus atak w zwarciu, posiadamy strumień spaczenia, a w kampanii, którą omawiamy, bo to jest szybka bitwa, przez technologię możemy dać im wszystkie zaklęcia, które posiada czarodziej nurgla, czyli ten tutaj. A zaklęcia, które posiadamy, to nawet wam pokażę na szybko. Strumień spaczenia, miazmat zarazy, klątwa trendowatych, nawiedzenie z glinizy, czyrak zarazy i rozrost guzów. Przez technologię te wszystkie zaklęcia możemy dać wielkiemu nieczystemu, czyli wszystkie zaklęcia, które posiada nasz czarodziej, możemy przez tą jednostkę rzucać za darmo, czyli bez wiatrów magii. To sprawia, że ta jednostka jest jednym z najsilniejszych potworów w grze, moim zdaniem. Bardzo ciężko jest o tak silnego potwora, który jest bardzo silny w zwarciu, a jeszcze posiada tyle zaklęć do rzucania. Także ta jednostka w każdej armii, 2, 3, na 4 sztuki, jak najbardziej musimy ją mieć. No po prostu, jak mamy limity, to w każdej armii musi być. Szczególnie jak już zrobimy technologię, no to jest przepotężny, wielki, nieczysty. No i mamy jeszcze ropusze smoki. No ja do nich nie jestem przekonany, bo mają mało obrony w zwarciu. Ostatnio był patch ten 5.3, który dawał im kolizyjne ataki, ale w porównaniu na przykład do Kadai, ich koszt jest niewarty tak jakby. Jeżeli mamy do nich dostęp, a nie mamy dostęp do wielkich nieczystych albo do troli, no to wtedy tak, jednego albo dwa, ale jeżeli mamy dostęp do innych potworów, no to na siłę ich nie wrzucamy. One posiadają jeszcze opcję splunięcia i to splunięcie bije całkiem dużo, ale dla samego tego myślę, że nie warto,
Mówię, te limity tych jednostek late game'owych mamy ograniczone, więc wtedy jeden oddział można jako wsparcie piechoty, ale jeżeli możemy to wymienić na coś lepszego, to wymieniamy na coś lepszego. No i jeszcze potwory i bestie dystansowe, no to trupie muchy już stwierdziliśmy, że wyjebaliśmy. No te dystansowe jeszcze czasami coś tam zadadzą z tych pukawek w pojedyncze cele, ale ich koszt nie jest opłacalny, żeby zadać na przykład 3000 obrażeń w pojedynczego potwora. Także odradzam. No i kolejna jednostka, którą musimy mieć w armii, 2 albo 3 sztuki po prostu, jeżeli mamy do niej dostęp. Dlaczego? Jednostka jest silna w zwarciu, ma niezłe statystyki, przebicie broni i dużą tą siłę broni posiada. No i posiadamy oczywiście pociski dystansowe. Posiadamy 15 pocisków z wysokim zasięgiem, to jest artyleryjski zasięg. No i mamy 356, tyle że ta jednostka, jakby wam ją opisać, to jest jednostka z kawenów siewców zarazy. Ona piechotę wroga anihiluje. Po prostu jak trafi, no to pół HP nawet bardzo ciężkiej piechocie na spokojnie zrzuca. I trzeba też pamiętać, że oni mają amunicji 15, ale oni wystrzeliwują 3 albo 4 pociski naraz, więc naprawdę potężna jednostka artylerii. W każdej armii 2 albo 3 sztuki posiadać musimy. To, w czym silna jest nasza frakcja i słaba, już omawiałem. Podsumowując jednostki Nurgla jeszcze raz, coś też zresztą robiłem, bardzo silna piechota, w zasadzie każda jednostka jest w jakiś sposób używalna teoretycznie, trupie muchy do wyjebania, jednostki potworów przepotężne, no i chcemy mieć i mamy w zasadzie jako frakcja, ale jeżeli chodzi o kompozycję armii, to wiadomo, silną piechotę, w zależności od tego, do czego mamy dostęp, no to nie wiem, tam 7-8 oddziałów, 4 jednostki potworów, to mamy 11, 3 bohaterów to 14 i 6 potworów. Ewentualnie zmniejszyć ilość piechoty i wrzucić więcej potworów. I wiadomo, piechota ma trzymać linię i zadawać obrażenia, wspierana przez potężne potwory, czyli wielkie nieczyste, miażdżyciele dusz, jakieś trolle. I kawaleria, która niszczy jednostki artylerii i dystansowe, która jest też zresztą bardzo silna. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze co do Nurgla, bądź czegoś zapomniałem, choć myślę, że powiedziałem wszystko to, co chciałem, to pytajcie w komentarzach. Ja oczywiście na komentarze, które są zadane w normalny sposób, będę odpowiadał, jeżeli takie pytania również macie. I będzie poradnik do Epidemiusa. Dzisiaj mamy czwartek, nie wiem, czy dzisiaj go nagram, czy jutro. W każdym bądź razie poradnik do Epidemiusa w tym tygodniu powinien się pojawić, a jeżeli nie, to w następnym. Jeszcze zobaczę, jak mi to wyjdzie. Jeżeli film wam się spodobał, łapka w górę, subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i piszcie pod tym filmem kolejną frakcję, jaką chcecie zobaczyć, żebym wam opisał efekty frakcji, bohaterów, jednostki, jak rozbudowywać osady, etc., etc. Wszystko to, co w tym materiale, tyle, że do innej frakcji. Wtedy ja do tej frakcji sobie siądę i taki materiał dla was nagram. Ode mnie to wszystko. Wszystkim, którzy zostali do tego momentu albo to słuchają, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!